Cześć wszystkim, witam serdecznie na kanale Captain Speaking oraz Aeroklubu Warszawskiego. Witam w naszej nowej serii Od Zera do PPL-a, współtworzonej właśnie z Aeroklubem. Ja mam na imię Jerzy, jestem kapitanem Boeinga 737 oraz instruktorem samolotowym z nalotem około 6000 godzin, a wraz ze mną pilot Aeroklubu Warszawskiego Sebastian. Cześć, witajcie w Aeroklubie. Mam na imię Sebastian, jestem pilotem, latam w Aeroklubie, posiadam licencję PPL-a. Aktualnie jestem w trakcie budowy nalotu do licencji zawodowej. Znajdujemy się w Aeroklubie Warszawskim, jest to jeden z największych aeroklubów w Europie. Istnieje od 1927 roku. Ma wiele sekcji, m.in. samolotową, spadochronową, modelarską, szybowcową, balonową, które zrzeszają grono ludzi pełnych pasji, ale także szkolą nowych adeptów lotnictwa. Z tego co słyszałem, kapitan również rozpoczynał swoją przygodę lotniczą z Aeroklubem Warszawskim. Tak, zgadza się. W roku 2007 rozpocząłem przygodę, zdobywając licencję PPL-a w Aeroklubie, ale muszę wam powiedzieć, że od tego czasu naprawdę sporo się zmieniło. Widzę, że są nowe pomieszczenia, rozbudowana flota. Tak, posiadamy m.in. samoloty AT-3 i to na nich będziemy realizowali nasz cykl. Nasza seria dedykowana jest zarówno dla pilotów wirtualnych, adeptów lotnictwa, jak i pilotów licencjonowanych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje. A pierwszy odcinek opowiada będzie o tym, jak poprawnie wykonać przegląd przedlotowy. Tak więc zapraszamy. Nasza seria nagrywana będzie na samolocie AT-3, ale pamiętajmy o tym, że przegląd przedlotowy, jak i wszystkie ćwiczenia mogą być różne dla różnych typów samolotów, więc przed lotem zapoznajcie się z instrukcją użytkowania w locie i pamiętajmy też o tym, że każde ćwiczenie ma kilka poprawnych sposobów wykonania, więc jeżeli twój instruktor mówi co innego, nie znaczy, że nie ma racji. Dzisiaj pokażemy wam, jak prawidłowo wykonać przegląd samolotu przed lotem. Przygotowanie do lotu, jak i dokumenty potrzebne do wykonania konkretnych zadań będziemy pokazywać w następnych odcinkach. Przegląd przedlotowy wykonujemy zawsze zgodnie z instrukcją użytkowania w locie. A od czego zaczynamy, Sebastian? Przegląd przedlotowy rozpoczynamy od sprawdzenia kabiny, pozycji wszystkich przełączników, a przede wszystkim od tego, żeby był wyłączony zapłon. Tak, sprawdzamy, czy mamy kluczyki w rękach, czy nie są wsadzone do stacyjki. Dobrą radą jest to z mojej strony, że kluczyki kładziemy sobie na miejsce rozdzielczej, dzięki czemu wszyscy naokoło będą w stanie zobaczyć, że ten kluczyk leży na środku i jest na pewno wyjęty ze stacyjki. Rozpoczynamy od wypuszczenia klap do pozycji maksymalnej oraz podniesienia trimera do pozycji do góry. Sprawdzamy stery. Tak. Ogólny stan kabiny, stan pasów, czy nie mamy jakichś tutaj luźnych przedmiotów. I właściwie wtedy dopiero możemy rozpocząć przegląd na zewnątrz. Tak więc wyszliśmy z kabiny, przechodzimy do lewego skrzydła. Większość przeglądów w samolotach będziemy wykonywać zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Tak jest. Czasami może być inaczej, ale w większości samolotów tak będzie. Tak więc zacznijmy przegląd. Przechodzimy do sprawdzenia skrzydła, a w pierwszej kolejności do pozycji klap. Wysunęliśmy je wcześniej w kokpicie i sprawdzamy, czy one prawidłowo są przesunięte. Ale również sprawdzamy, czy na tych klapach jest minimalny luz. Tak, w samolocie AT-3 jest to dość specyficzna klapa. Jest to klapa krokodylowa. Górna powierzchnia się nie rusza, jak widzicie, a dolna wychodzi. To typ klapy, który generuje tak naprawdę więcej oporu niż siły nośnej. Tak jak Sebastian powiedział, klapa musi mieć trochę luzu. Sprawdzamy popychacze, sprawdzamy ogólny stan tej klapy. Dopiero wtedy przechodzimy do następnego elementu, którym jest lotka. Musimy zobaczyć lotkę, sprawdzić, czy prawidłowo się porusza. Oglądamy również zawiasy, szczególnie od wewnętrznej strony. Zawiasy od zewnątrz, od góry, od dołu, stan popychaczy. Czasami może być tak, że zerwie się popychacz. Lotki będą działać, ale gdzieś tam po locie będziemy w stanie zauważyć, że ona jest nie do końca sprawna. Wtedy zgłaszamy to do mechaników. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie ogólnego stanu skrzydła, czy wszystko tutaj wygląda prawidłowo, czy nie ma żadnych prysków, żadnych zniekształceń, uszkodzeń. Tak, końcówka skrzydła jest o tyle newralgiczna, że najczęściej możemy znaleźć tu uszkodzenia tak zwane hangarowe, gdzie ktoś wpychał samolot do hangaru, zahaczył końcówką o inny samolot, więc jeżeli mamy jakieś ślady, na pewno musimy się tym zainteresować. Dokładnie tak. Przechodzimy dalej. Sprawdzamy krawędź natarcia, czy nie ma żadnych otarć, żadnych obic, zniekształceń. Tak, ważnym elementem krawędzi natarcia jest to, żebyśmy sprawdzili czujnik przeciągnięcia, który sprawdzimy sobie, jak włączymy baterię samolotu na końcu, oraz zamknięcie wlewu paliwa. Jeżeli wlew paliwa będzie niezamknięty,
strumień powietrza może go wyciągnąć i wyssać nam paliwo ze zbiornika, co jest oczywiście sytuacją skrajnie niebezpieczną. Nie możemy też zapomnieć o rurce pitota, tak? Tak, sprawdzamy, czy zdjęta jest osłona rurki pitota. Jej ogólny stan, ona w tym samolocie jest umieszczona dość specyficznie, słabo ją widać, ale musimy się tam niestety schylić i ją zobaczyć. Sprawdzamy od razu stan ogumienia, stan hamulców i amortyzatorów. Po czym czynności pod lewym skrzydłem mamy zakończone. Tym samym przemieszczamy się w kierunku maski. Tak, i tutaj rozpoczynamy od otwarcia zasłonki i sprawdzamy przede wszystkim stan płynu chłodzącego. Sprawdzamy ogólny stan silnika, czy nie ma żadnych wycieków, czy gdzieś tutaj nie ma żadnych zapoceń. Tak, jeżeli zobaczylibyśmy gdzieś tutaj na obudowie, na częściach olej, musimy zgłosić do mechanika, prawdopodobnie trzeba będzie zdjąć maskę, zobaczyć, co tam się w tym silniku dzieje. Tak, zamykamy, jeżeli mamy zweryfikowane. Kolejną czynnością jest sprawdzenie stanu śmigła. Weryfikujemy, czy na krawędziach nie ma żadnych odprysków, żadnych otarć, zniekształceń i czegokolwiek, co wzbudziłoby nasz niepokój. Tak, w samolocie AT-3 jest to śmigło kompozytowe, sprawdzamy stan krawędzi natarcia, czy nie ma żadnych odprysków, tak jak powiedział Sebastian. Stan kołpaka, możemy rzucić sobie okiem na przód samolotu, zobaczyć, jak wygląda maska, oświetlenie, koło przednie, stan opony, stan amortyzatora, prawda? Pamiętajmy o tym, że dla wielu pilotów przegląd przedlotowy jest takim bezsensownym rytuałem, który muszą zrobić, więc wyjdą z kabiny, obejdą ten samolot naokoło. Dobra, możemy lecieć. Co się kończy sytuacją, że samoloty potrafią wystartować na przykład w takim oto stanie. Nie wiem, czy będziecie to widzieć, ale ten samolot ma założony na przednie koło dyszel i z takim dyszlem leci. No i właśnie taki dyszel mamy tutaj, bo przed kolejną czynnością musimy wyprowadzić samolot z hangaru przed weryfikacją leju. Tak, a czy wiesz, jak po polsku nazywa się dyszel? Czy inna nazwa takiego dyszla? Wodzidło! W lotnictwie mamy wiele takich dziwnych nazw. O, chociażby wodzidło, czy grajcary, może niektórzy wiedzą, czym są grajcary. I wyprowadzamy samolot, będziemy musieli przekręcić śmigłem, ale nie możemy tego zrobić w hangarze, bynajmniej nie chcemy zrobić tego w hangarze, gdyż traktujemy, że silnik zawsze może mimo wszystko zaskoczyć. Pomimo tego, że tam mamy kluczek na masce, on może ruszyć. Jak wyciągnęliśmy samolot przed hangar, przechodzimy tutaj do prawej strony maski, będziemy sprawdzać stan oleju. Samolot AT-3 jest napędzany silnikiem Rotax 912. Jest to silnik dość specyficzny, jak na silniki lotnicze. A w porównaniu do poprzednich konstrukcji starszych ma małą pojemność, to jest 1200 cm. I moc około 100 koni mechanicznych. Bardzo specyficzną rzeczą tego silnika jest to, że musimy przekręcić śmigłem przed tym, zanim sprawdzimy poziom oleju. Musi mu się odbić. Tak, jemu musi się odbić, czym jak mówią, odpeknąć. A wynika to z tego, że system musi wypompować cały olej z instalacji z powrotem do zbiornika. Tak więc jak to zrobimy, Sebastian? Robimy w taki sposób, że w pierwszej kolejności odkręcamy zbiornik oleju. Luzujemy troszeczkę bagnet. No i zaczynamy kręcić śmigłem. Śmigłem kręcimy o tyle w istotny sposób, że musimy zawsze stać frontem do tego śmigła, bo tak jak pan kapitan wcześniej stwierdził, zawsze istnieje ryzyko, że to śmigło może nam zaskoczyć, może nam się... Tak, śmigło samolotowe traktujemy, że zawsze może zaskoczyć, nawet jeżeli wyjęty jest kluczyk, który leży sobie tam na masce. Dobra. Za chwilę usłyszymy, jak ten silnik sobie odbeknie. Dobrze, jak usłyszeliśmy taki dźwięk, wiemy, że wtedy olej zleciał z całej instalacji z powrotem do zbiorniczka oleju. Możemy poziom oleju wtedy sprawdzić. Weryfikujemy go w taki sposób, że bierzemy sobie czysty papierek, wkładamy tutaj bolec i sprawdzamy, jaki jest poziom tego oleju. Poziom oleju powinien znajdować się w tej miarce między minimum a maksimum. Jesteśmy w stanie oszacować, czy ilość tego oleju jest prawidłowa. Tak. Silniki samolotowe w przeciwieństwie do samochodowych mają taką właściwość, że biorą olej. To nie jest czymś nienormalnym, że każdy silnik samolotowy będzie ten olej zużywał w mniejszym lub większym stopniu. W instrukcji użytkowania w locie opisany mamy poziom, czy tam zużycie oleju, które jest dopuszczalne dla danego typu samolotu. Tu jest około 0,1 litra na godzinę lotu, plus minus. No i każda czynność rozpoczęta czynnością zakończoną, więc upewniamy się, że
korek wlewu oleju. Zakręciliśmy prawidłowo. Sprawdzamy jeszcze, czy po tej stronie silnika nie ma czegokolwiek, co budziłoby nasze wątpliwości, jakichkolwiek wycieków, jakichś stanów nienormalnych, którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Zamykamy. Tak. Prawidłowy. Sprawdzamy zamknięcie w tym momencie klapek z obu stron. Sprawdzamy stan wydechu. Tutaj w tym samolocie wydech jest dość prosty, więc to jest po prostu kawałek rurki. Na innych typach może być bardziej skomplikowany. I przechodzimy dalej. Buta. Spojrzymy sobie pod samolot. Zobaczymy, jak wygląda. Zobaczymy stan podwozia, stan amortyzatorów, stan opon, stan hamulców. Po czym przeniesiemy się z powrotem do krawędzi natarcia. Będziemy poruszać się analogicznie, tak jak z tamtej strony, do tyłu. Więc cały czas idziemy. Sprawdzamy stan tutaj krawędzi natarcia. Sprawdzamy prawą końcówkę skrzydła, światełko ogólne i stan. I następnie przechodzimy do prawej lotki. Tak, tutaj sprawdzamy w analogiczny sposób jak lotkę lewą. Zawiasy, czy ono prawidłowo funkcjonuje, czy prawie działa. Różnicą prawa lotka, a lewa lotka jest ta, oto metalowa klapka. Samolot AT3 ma trymer manualny na sterze wysokości. Na lotkach nie mamy takiego trymera, mamy taką metalową klapkę, którą możemy przed lotem sobie wychylić do góry, do dołu i wtedy działa ona jako trymer ustawiany wyłącznie tylko na ziemi. Przechodzimy dalej. Tak, tutaj analogicznie jak w przypadku lewej klapy sprawdzamy jej prawidłowe umiejscowienie, sprawdzamy, czy jest prawidłowo wysunięta, sprawdzamy, czy ma delikatne luzy. Oglądamy burtę, oglądamy anteny, czy nie są odkręcone, czy nie są wyłamane. No, przechodzimy do tyłu. Ważną rzeczą, jaką sprawdzamy, jest ta oto stopka. Jest to element, po którym możemy poznać, że samolot przy starcie bądź lądowaniu dotknął ogonem do ziemi. Jeżeli będą na niej uszkodzenia, znaczy to, że coś się tam wydarzyło. Ster ogonowy. Ster samolotu AT3 jest to ster płytowy. Dość rzadko spotykany w takich samolotach. Polega na tym, że sterujemy poruszając całą powierzchnię steru. Sebastian to wychyla ster w górę, w dół. Tak, tutaj sprawdzamy, czy też nie mamy żadnych zbyt dużych luzów, czy też te popychacze tutaj działają w sposób prawidłowy. Tak, sprawdzamy wychylenie pełne do góry, do dołu. Możemy lekko poruszać, czy on nie lata. Tutaj mamy klapkę trymera. Ona jest dość potężna w tym samolocie. Jest to klapka dociążająco wyważająca, czyli polega to na tym, że wychyla się ona, jeżeli pokażesz razem w tym samym kierunku co ster. Jeżeli idzie do góry, klapka idzie do góry, na dół klapka idzie na dół. Dlatego jest to klapka dociążająca. Następnie sprawdzimy sobie stan. Tutaj podniesiemy go do góry. Jak wygląda ster wysokości od spodu? Stan tego popychacza, czy nie jest tutaj brakujące elementy? I dopiero wtedy, jak jesteśmy zadowoleni ze stanu tego steru, możemy przejść do steru kierunku. Tak, ster kierunku również sprawdzamy jego pozycję wychylenia, czy ma wychylenie maksymalne. Dokładnie, sprawdzamy pełne wychylenia i analogicznie mamy tutaj klapkę trymera, która jest klapką metalową przyczepioną na stałe. Możemy ją sprawdzić, przestawić wyłącznie na ziemi. Dodatkowo sprawdzamy sobie wąsy, czyli anteny odwora i światło beacon, czy jest obudowa cała. No i przechodząc dalej, sprawdzamy antenę GPS-u, czy też jest posuwana prawidłowo, czy nie jest poluzowana. No i dajnik ciśnienia statycznego, czy nie jest niczym zasłonięty, zabrudzony. Na tym samolocie mamy też tutaj klapeczkę, możemy ją sobie otworzyć. W środku mamy popychacze od sterów. Jak ruszymy sterem wysokości, Sebastian ruszy sterem wysokości, zobaczymy, jak ten ster tam chodzi. Możemy wsadzić tam za przeproszeniem rękę, zobaczyć, czy nie ma zbytnich luzów. Czynność rozpoczęta, czynność zakończona, zamykamy klapkę, sprawdzamy, czy jest zamknięta. Prawa burta i tym samym możemy zakończyć oględziny ogólne samolotu. Za pamięci schowamy klapy, żeby potem na tych pełnych klapach nie wystartować. I poprawimy też trymer do pozycji neutralnej. Tak, niekoniecznie przed każdym lotem, ale co jakiś czas chcemy na pewno sprawdzić też oświetlenie samolotu. Więc włączymy sobie zasilanie i posprawdzamy wszystkie światełka, które na tym samolocie mamy. Włączamy baterie, staramy się nie strzelać tymi przyciskami, tylko włączamy je delikatnie. Światła pozycyjne, światła antykolizyjne, światła do lądowania i stroby. Światło to ostrzega innych pilotów, czy też osoby wokół samolotu o tym, że silnik samolotu pracuje.
bądź też będzie niedługo uruchomiony. Stroboskopy ostrzegają, czym właściwie pokazują, są to światła wysokiej widzialności, więc widać chyba z dużych odległości. Włączamy je, gdy jesteśmy na pasie. Czasami zastępczo używamy strobów, jeżeli nie mamy bikona, ale raczej procedura normalna przewiduje to, że używamy bikona. Co do świateł pozycyjnych, z tyłu mamy jeszcze białe światełko na tej lampce. Ja pozwolę sobie tutaj zasłonić wam łapką stroba i widzicie, że jest kawałek biały, który jest też częścią świateł pozycyjnych. Światła pozycyjne pokazują pilotom, którzy będą lecieć naprzeciwko nas, bądź też z innej pozycji, w jakiej pozycji znajduje się nasz samolot. Jeżeli widzimy światło zielone, wiemy, że to jest prawe skrzydło. Światła białe, wiemy, że to jest tył. I analogicznie światło czerwone na lewym skrzydle, wiemy, że to jest lewe skrzydło samolotu. Światło do kołowania używamy do kołowania. Reflektor do lądowania używamy do startu i do lądowania. Światełko pozycyjne czerwone, białe z tyłu, no i stroboskopowe. Tak, to jest LED-owy stroboskop, dość nowoczesny, więc on już wygląda zupełnie inaczej niż stare stroboskopy, które działały na zasadzie lampy błyskowej z aparatu. Tak jak mówiliśmy wcześniej, sprawdzimy sobie jeszcze czujnik przeciągnięcia. Jak pociągniemy go do góry, on nam będzie tutaj piszczał w kokpicie. Jeżeli przekroczymy jakiś tam kąt natarcia, klapka ruszy się do góry i mamy taki oto sygnał. Po sprawdzeniu wszystkich świateł występujemy do wyłączenia wszystkich wyłączników. Upewniamy się, że wyłączamy awionikę Garmina. Możemy wyłączyć baterię główną i tym samym mamy zakończony przegląd przedlotowy. Dokładnie. Jesteśmy gotowi. Możemy przepchać samolot tankowania, ale to już w następnym odcinku, na który serdecznie zapraszamy. Dzięki. Fly safe. Do zobaczenia.